Witam wszystkich, to znowu Ebungo, a my oczywiście kontynuujemy przygodę z grą Silent Hill 2, remake naszej serii, pierwszy na kanale, która się pojawiła. Po 10 latach wracamy do tej gry. Oczywiście myśleliśmy pewnie, że już nigdy nie wróci ta seria na kanał, a tu proszę, niespodzianka, jesteśmy z powrotem. Witam ponownie. Ostatnio trafiliśmy na takie dziwne kraty tutaj. Nie wiem, czy to są kraty jakieś... przejście zagrożone z jakimś drutem, jakiś drut. My nie mamy żadnego... niestety narzędzie, którym byśmy mogli to przeciąć. Licząc broni palnych, różnego rodzaju, wielkiego noża, no ale James jest uparty i jak rozumiem, chce używać narzędzia przystosowanego do zadania, a nie improwizować, więc nie będziemy improwizować wraz z Jamesem. I jesteśmy tutaj same ślepe zaułki, cudownie. Mówiąc szczerze, nie grałem w tą grę wieki, jak się domyślacie, więc ja nie wiem, czy ja tu przypadkiem już nie byłem. Cholera wie, może byliśmy tutaj już. O mój Boże! Ten kolega nam tyłeczek pokazywał. Bardzo miło z jego strony. James, zastrzel go. Czy to jest głośne? Tak jak mi się wydaje, że jest. Chryste panie, ściszam grę, ludzie. Ściszam grę. No to jest za głośne. I dobranoc. Okej. O, przerażające. Na górę wychodzimy. O nie, łamigłówka, ludzie. Łamigłówka. O Boże, my tu spędzimy wieki, co? My tutaj nie chcemy spędzić wieków. A ta łamigłówka chyba polega na tym, że oczywiście ten sześcian odpowiada orientacji pomieszczenia przed nami, co? Ale jak mamy przekręcić to? Nie mam pojęcia. Przekręćmy w prawo! Escape dajmy? Okej. Kurczę, ja jestem w stanie przyciąć czaty. Nie czaty, ludzie oglądający stream, że ja to oglądałem. O, tutaj się pojawiły drzwi na dole i drzwi na prawo. Mogę się rozejrzeć? Chciałem się rozejrzeć, zobaczyć myszką? Nie. Chciałem zobaczyć, gdzie jest jakaś dziura. Dobra, to przekręćmy jeszcze raz na prawo, maybe? Nie mam pojęcia. Teraz jest na odwrót, okej. Może być bolesne do oglądania. Drzwi za nami są zamknięte. Nie wiem, ja musiałem to robić na streamie, bo dosłownie mam déjà vu. Oczywiście nieraz tu przechodziłem już sam. Ale... mam wrażenie, że już to grałem. Miejsce, że już to widziałem. Mam nadzieję, że nie nagrywam tego drugi raz. Jak nagrywam, to na mnie nakrzyczcie. Ale nie mam cierpliwości sprawdzić mojego nagrania poprzedniego. Poza tym nie wiem, czy wiecie, jaka jest sytuacja, jak się ogląda siebie nagrany. Swój głos się słucha nagrany, ogląda się swoją twarz nagraną. To jest zbyt ciężkie uczucie. Nieprzyjemne. Nie wiem, przekręćmy to tak, ludzie. To jest improwizacja totalna. Ja nawet nie próbuję tego zrozumieć. To pewnie jest fatalnym pomysłem. I przekręćmy to w ten sposób. No, jest dziura, okej. Dobra, tutaj... może... Tak, jakbyśmy teraz do góry to przekręcili? Może, czatem? Ja mam mówię czaty, jestem tak przyzwyczajony do streamowania, że będę was nazywał czatami. Może nie jesteście czatami. Do góry? No. Czy co? To mi się... Dobra, spróbujmy tak, a później spróbujmy inaczej. Jest przejście? Jest przejście. Ej, patrzcie się, dziura. O mój Boże, możemy zejść na dół. Czy ja... czy my tego nie widzieliśmy? Maryja. Pojawiła. Was sam na sam z tą kobietą. You're alive! Maria! I thought that thing killed you! Are you hurt bad? Not at all, silly. Maria? That thing! It stabbed you! There was blood everywhere! Stabbed me? What do you mean? It chased us to the elevator! And James? Then... what are you talking about? Just before! Don't you remember? James, honey, did something happen to you? After we got separated in that long hallway? Are you confusing me with someone else? You were always so forgetful. Remember that time in the hotel? Maria? You said you took everything. But you forgot that videotape we made. I wonder if it's still there. How do you know about that? Aren't you Maria? I'm not your Mary. So, you're Maria? I am. If you want me to be. All I want from you is an answer. It doesn't matter who I am.
I'm here for you, James. See? I'm real. Don't you want to touch me? Wcale nie jest creepy. I don't know. Come and get me. I can't do anything through these bars. Okay. Stay right there. I'll be there soon. Mhm. Dobra, spotkaliśmy Marię, nie Marię. Uff, wiecie co, ja może mam tego takie déjà vu, bo ja wiem, że ja nagrałem kilka odcinków na zapas i oczywiście zgubiłem. Więc może stąd to wrażenie dziwne u mnie. Czy ja powinienem iść tędy? Nie wiem, wróćmy się. Zaraz, Maria, masz może kurde jakieś obcęgi do metalu czy coś w tym stylu? Nie, masz co? Ty. Co to, James? Wydaje się coś tu spostrzegać. Zresztą jestem ciekaw, czy uda nam się zrobić to złe zakończenie, które planowaliśmy mieć. Wow, się przestraszyłem tego. Okej, to nie jest miło. Słuchaj się coś dzieje. Hello! No, rzucę do drutu. Okej, to jest to, czego szukaliśmy. Dzień dobry. O, James, gdzie podchodzisz do niego? Jak my stoimy za amunicją do pistoletu, tak przy okazji ludziom? Szybki rzut okiem i stoimy, dobrze. Dobra, tu mamy więcej trupów. Chyba mamy iść tędy, może, nie wiem. Tak, dobra, i chodźmy do miejsca, gdzie było nam... Gdzie droga przed nami była zamknięta. I ona była tu, maybe? Nie, to nie było tu. Ale nasza taktyka chodzenia wzdłuż lewej ściany. Albo prawej, w zależności od sytuacji. Zawsze to działa. Ta. James, masz... Stary, masz w jakim punku? Jasnej cholery, obcęgi, użyj ich. Czyste panie. O, pięknie. Ten człowiek. Człowiek złoto, coś do mnie idzie. Okej. Jeden z większych przeciwników w tej grze to... Mam wrażenie... Kamera. Ale do tego doszliśmy już dawno temu. Zdania. No, jesteśmy w nowym miejscu, jesteśmy w nowym miejscu, ludzie. Muzyka jest cholernie głośna, a właściwie ambienty są cholernie głośne. Chodźmy w prawo. zejdźcie na dół znowu. Jej. I więcej chlaptusiów. Chodźmy w prawo. No się na pewno dobrze skończy, ludzie. O tak, wcale się nie zgubię tutaj 5 minut. Coś chyba jest przede mną. O, w mordę. Przepraszam. Okej, tu są jakieś... Jakaś drabina to jest. Zastrzelimy tego gnojka. Dobra, z panu. Ładujmy broń, bo coś chyba idzie znowu do mnie. Czy my mamy wystarczająco amunicję na takie zabawy? To jest pytanie, za 100 punktów. Doszliśmy do wniosku, że tak, mamy. Nie? Ostatnio. Gdzie ja jestem? Dobra, to jest nowe miejsce kompletnie. O, dzień dobry. Dobranoc. Dobra, wyczuwam kolejną łamigłówkę. Czaty. I znowu to powiedziałem. Znowu nazwałem was czatami, a wy jesteście oglądaczami YouTube'owymi. Dobra, załatwiony. Chryste, jakie to jest głośne dla mnie! Pomocy! Wyślijcie wsparcie! Ambulans! A my tutaj mapę narysowaną mamy. O, świetnie. James, reloading! Szybciej zrób to, dziękuję. James z zimną krwią, kompletnie bez stresu, przeładowuje. To mu się chwali, ja bym się tak zestresował, że magazynek by na ziemi wylądował. O, amunicja tu leży. O. Hello. Dobranoc. Tam coś jeszcze do mnie idzie. Nadchodzi. Przeładujmy pistolet. Zastrzelmy dziada. Może oni się tutaj będą nigdy nie kończyć. To byłoby fatalne, gdyby była nieskończona ilość przeciwników. Czy my byśmy tutaj na dole? Nie wiem, ale spróbujmy tu zejść. Tak, to zdecydowanie dosłownie, ludzie, labirynt, nie? Szczęść. To jest labirynt, nieszczęść. Trzymajmy się prawej strony. I eliminujmy wrogów, bo nie wytrzymam. To nie jest normalne, to jest pieprzony piramid głowy, ludzie, przed nami. O nie. Okej, z nimi nie chcemy zadzierać raczej. O, to jest większa drabina, dzień dobry. Gdzie wylądowaliśmy? No dobra, w nowym miejscu, to jest plus. Tutaj coś leży na ziemi, amunicja. Świetnie.
Do pistoletu, co prawda. No dobra. Dobra, zejdźmy na dół i spróbujmy wyminąć piramidogłowego. To jest dobre miejsce do tego. Zaraz. I to się zrymowało, mimo że tak być nie miało. Mówiąc, że tutaj więcej do eksploracji nie mamy. Mamy tutaj tunel nie wy. Stalkowany do końca. Lo. Piramidogłowy. Patrzcie się, nie wie o nas. Pudło, dziadzie. Panierowany. Nie wiem, gdzie mam iść. Prawo czy lewo? Chodźmy tutaj. Jeszcze napijem z wrażenia, bo to jest niekomfortowe uczucie, ludzie. Jestem tutaj sam w tym pokoju. Jest ciemno, nie do końca. Tu byliśmy. Tu byliśmy, panie i panowie. Dobra, zejdźmy na dół w takim razie. Zobaczmy tamtą drabinę następną. Wejdźmy na górę. O, tutaj nie byliśmy. Dobrze, dobra decyzja. Jakaś gazeta na ziemi. Na podłodze leży gazeta. Jest częściowo nieczytelna i ubrudzona czymś wyglądającym na krew. Jestem napisane w gazecie. Ciało mężczyzny zidentyfikowanego później jako Tomasa, coś tam. Oro, coś tam Drowal. Lat 39. Odnaleziono zostało na brzegu jeziora. Leżał twarzą do góry. Prawdopodobnie przyczyną śmierci były wielokrotne rany kute za ostrym narzędziem w okolicy gardła oraz po lewej stronie klatki piersiowej. Szacuje się, iż zgon nastąpił między godziną 23 a 30 minut po północy. Ze względu na ślady walki w pokoju oraz brak narzędzia zbrodni, policja przypuszcza morderstwo. Wszczęto już w związku z tym dochodzenie, mające na celu zidentyfikowanie i pojmanie sprawcy. Ponadto, biorąc pod uwagę, że z mieszkania nie zginęła gotówka ani inne kosztowności, a sam pan, cokolwiek to jest napisane, znany był z pijaństwa i przemocy, przypuszczamy, iż motyw nie był rabunek. Motywem nie był rabunek, a raczej morderstwo. Jak to się nazywa to słowo? Nie mogę go znaleźć w pamięci. No i w razie tak, gość został zarżnięty. I mamy tu miejsce do zapisu gry. Zróbmy to. Szybki zapis, zapis możliwy. Yeah. Pięknie. Dobra, idziemy tu. Dobra, gdzie ja jestem? Korytarz nowy. Nowy korytarz. Będzie. Czy my tego kurde nie widzieliśmy? Dorman? Abstrakcyjny tatuś? Kurde mol, wyjmij strzelbę James i zabij tego gnoja. Patrzcie się na to, co się dzieje wokół nas, czaty. O nie, o, przystał się do mnie. Co za dziad. Użyj tego, napoju leczniczego. James, nie daj się zabić. Broń się, stary. Broń się, człowieku. Na miłość boską. O, to był błąd, James. Okej, okay, dobra, to idzie fatalnie, ludzie. Not good. Broń się, James, wysysa nam energię życiową, dosłownie. I to jest pewnie cholernie głośne, albo mi się tylko wydaje. Wyjmijmy coś, co szybciej strzela. Wyjmijmy naszego shotguna, może, nie wiem. Boom. James, czemu ty takim wolnym ciućmokiem jesteś, co? Wy oglądając to myślicie, że jestem niedojdą i macie rację, ale sterowanie w tej grze... Nie. To nie jest szczyt przyjemności. Problem jego gościu zabił, użyjmy tego. Dobra, wiecie co? Wyjmijmy strzelbę jednak. Nie wiem, ile razy muszę strzelić do tego dziada paskudnego. James, uciekaj. Uciekaj, brachu. Biegaj. Przeładujmy. Nie wiem, kiedy mogę do niego strzelić w bezpieczny sposób. Uciekaj, James, nie stój tam i nie celuj jak ciuśmok. Ja cię kurde proszę, stary. Uciekaj! Oh my god. Dobrze, że mamy zapas medykamentów, nie? To jest creepy. James, wejdź do ekwipunku!
Jeszcze zas, przeładuj broń. Uciekaj! O nie. Broń się. Dobra. Medykamenty, ludzie. Aż mi ciary przechodzą, nie wiem co się dzieje. Ratunku. Mam nadzieję, że wystarczająco dużo apteczek zgromadziliśmy do tej pory. Dobrze, James, broń się. Świetnie. Możesz umrzeć. O Boże. Jest! Zabity! Może? Tak! Giń, paskudo! Are you okay? Angela, relax. Don't order me around! I'm not trying to order you. So what do you want then? Oh, I see. You're trying to be nice to me, right? I know what you're up to. It's always the same. You're only after one thing. No, that's not true at all. You don't have to lie. Go ahead and say it. Or you could just force me. Beat me up like he always did. You only care about yourself anyway. You disgusting pig. Angela. Don't touch me! You make me sick. You said your wife Mary was dead, right? Yes, she was ill. Liar! I know about you. You didn't want her around anymore. You probably found someone else. That's ridiculous. I never... No, nie wiem, stary. James, co tu się dzieje? Czy coś na mnie mówisz? Masz braki w pamięci? Oczywiście nie muszę mówić, żebyście zwrócili uwagę na to, co się dzieje na ścianach. Mhm. Gościu nie żyje i dobrze mu tak, dziadien? A ja, ludzie, z wami się tutaj pożegnam. Mam nadzieję, że wam się ten odcinek podobał. Wkrótce będzie następny. Zapraszam na streamy, które są codziennie w okolicach godziny 19. Tak naprawdę to zwykle się zaczynają w tym momencie dużo wcześniej. Zapraszam do śledzenia mnie na social media, żeby nic nie przegapić, jak jesteście zainteresowani. I dzięki za oglądanie. Trzymajcie się, do następnego razu. Pa, pa, pu. I włączamy nagrywanie.